No i tak do Antwerpii wpłynęliśmy nocą. Teraz już wychodzimy w morze. Nawet nie było czasu udać się do miasta i coś niecoś zobaczyć. No, chociaż tam już w Antwerpii byłem, pokazywałem to na swoim filmie. Ale no, może coś by nowego jeszcze się tam znalazło w tym pięknym mieście. No, już ruszamy. Opuszczamy terminal paliwowy. Widzicie, ile tutaj stoi statków pod i pod załadunkiem i pod wyładunkiem. Jedne ładują, drugie przywiozły paliwo, ewentualnie chemię. A my ruszamy w morze i nowa przygoda przed wami. Jedne zawracają, jedne płyną prosto. No, ale tak wyglądają duże porty świata. Antwerpia niewątpliwie należy do jednego z większych portów. Różnego typu statki. Zbiornikowce, masowce, drobnicowce, kontenerowce są troszeczkę w innym miejscu. Ale tu pareczka nam przeszła przed dziobem. Kilka kontenerów jedzie. Tam na trzeciego następna. Oni mają tutaj opanowane to pływanie. Można powiedzieć, że ruch jak na autostradzie albo na dwupasmówce. Ten zielony idzie na czołowe, nie? Kiedyś właśnie pływałem renem do Duisburga, to ta
tam było tych barek. Tutaj widzimy każdy kawałek nabrzeża jest wykorzystany maksymalnie. Nawet takie pilsy porobione są, o jak tutaj, żeby statki mogły zacumować i zdać ładunek. No tak, ale biznes jest biznesem i musi się to wszystko kręcić, dlatego nie ma tutaj wolnej przestrzeni przy brzegu, żeby nie była wykorzystana, każda powierzchnia jest zagospodarowana. No tutaj mamy taką troszeczkę mniejszą barkę już, chyba wiekową, ale jeszcze pływa. A teraz stanęliśmy w miejscu, musimy przepuścić tamten zestaw z holownikiem. Śruba raczej ster strumieniowy ostro pracuje, żeby utrzymać pozycję statku. Może tamten ma jakieś problemy, że widać tam holownik na dziobie. Takie sytuacje się zdarzają, że statek wchodzący do portu ma jakąś drobną awarię i wówczas muszą holowniki asystować albo podać hol i próbować go do celu przeznaczenia doholować. A tu nam barka się wcina, to oni to jak piraci. My stoimy, a to co tam. No i most nam zamknęli. Będziemy teraz czekali.